Czy to możliwe, że wśród ludzi, którzy powinni ratować nasze życie, znaleźli się zabójcy? Na razie nie ma na to żadnych dowodów, a tylko dziennikarskie śledztwo, z którego jednak wynika, że to prawdopodobne. Nie wiadomo, czy to samo wyniknie ze śledztwa prokuratora. Żadna okoliczność z całą pewnością nie będzie pominięta. Wszystko będziemy chcieli wyjaśnić do końca. Dziennikarze Gazety Wyborczej sugerują, że część łódzkich lekarzy pogotowia dla zysku nie dość gorliwie ratowała pacjentów lub opóźniała wyjazd do chorego. Według informatorów gazety w Łodzi znaleźli się nawet lekarze, którzy podawali chorym śmiertelny lek Pawulon. Pacjent nie tylko, że się nie może ruszyć, ale do tego wszystkiego nie może oddychać i po prostu umiera. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia podczas nadzwyczajnie zwołanej konferencji powtarzał na zmianę nie wierzę oraz nie przyjmuję do wiadomości. Tak jak powiedziałem, nie wyobrażam sobie zarówno jako minister zdrowia, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, jak i lekarz czynny, że lekarze mogli brać udział w zabijaniu chorych. Minister powtarzał też, że nie wierzy w handel ciałami, jaki odbywał się między zespołami karetek a firmami pogrzebowymi, ale co do tego już coraz mniej osób ma wątpliwości. Właściciele zakładów pogrzebowych nie tylko z Łodzi przyznają, że lekarze sami dzwonią do nich z propozycją, że za pieniądze będą informować ich o śmierci pacjenta. Za jedno ciało żądają nawet 1800 zł. Do mnie, jak zgłaszają się panowie z pogotowia, że są w stanie współpracować, po prostu, no więc pytam, ile to będzie kosztowało. Według Gazety Wyborczej miesięcznie w Łodzi do zespołów pogotowia ratunkowego płynie z firm pogrzebowych od 300 do 370 tysięcy złotych. Zyski są więc ogromne. Jednak to nie lekarze wymyślili ten układ, ale właściciele konkurujących ze sobą firm pogrzebowych. Jesteśmy po to, żeby ratować ludzi. I to jest nasze podstawowe zadanie. Nie jesteśmy po to, żeby jeździć do zgonów. Nie jesteśmy po to, żeby stwierdzać zgony. I tego w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Łodzi nie ma. Już zaczyna nie być i to odchodzi, jakby to powiedzieć, w annały historii i nie będzie. Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało kontrolę we wszystkich stacjach pogotowia ratunkowego oraz w hurtowniach farmaceutycznych. Zwróciło się też do ministrów sprawiedliwości i spraw wewnętrznych o przejęcie nadzoru nad toczącym się w tej sprawie śledztwem. Joanna Lewicka, Fakty.